Kolejne przejazdy przez skrzyżowanie z rzeczywistym przebiegiem drogi z pierwszeństwem. Oczywiście już po tytule wiecie, jakie to będą przejazdy. Ten odcinek będzie poświęcony przejazdom z ulicy Krakowskiej. Bardzo często można zobaczyć pojazdy egzaminacyjne jadące właśnie od tej strony i wykonujące najczęściej, co nie znaczy oczywiście, że zawsze manewry zmiany kierunku jazdy w prawo. Zasady prawidłowego przejazdu przez skrzyżowanie takiego rodzaju omówione już zostały w innym odcinku dotyczącym przejazdu z ulicy Księdza Jałowego w ulicę Wyspiańskiego. Jak coś, to podwieszam tutaj kartę do tego materiału. Nie przedłużając i nie zanudzając, to co? Jedziemy! Znajdujemy się na ulicy Krakowskiej. Wykonujemy zmianę kierunku jazdy w prawo. Zmieniamy pas ruchu na prawy, więc sygnalizujemy to oczywiście kierunkowskazem. Wykonując manewr zmiany kierunku jazdy w prawo, jesteśmy zobowiązani ustąpić pierwszeństwa pojazdom poruszającym się drogą z pierwszeństwem, czyli pojazdom nadjeżdżającym tylko z przeciwnego kierunku od ulicy Księdza Jałowego, skręcającym w ulicę Wyspiańskiego. Ponownie znajdujemy się na ulicy Krakowskiej. Wykonując przejazd na wprost przez skrzyżowanie w ulicę Księdza Jałowego, zwróćmy uwagę na pieszych i oczywiście przejście dla pieszych. Podczas przejazdu przez skrzyżowanie, jadąc prosto, ustępujemy pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z przeciwnego kierunku od ulicy Księdza Jałowego, skręcającym w ulicę Wyspiańskiego oraz pojazdom nadjeżdżającym od ulicy Wyspiańskiego jadącym prosto lub skręcającym w prawo. Oczywiście mamy pierwszeństwo przed pojazdami będącymi po naszej lewej stronie. Pamiętajmy, zbliżając się do przejazdu kolejowego, oceniamy wzrokowo możliwość bezpiecznego pokonania tego miejsca. Znajdujemy się na ulicy Krakowskiej. Wykonując zmianę kierunku jazdy w lewo, zmieniamy pas ruchu na lewy, więc sygnalizujemy to oczywiście kierunkowskazem. Wykonując manewr zmiany kierunku jazdy w lewo, jesteśmy zobowiązani ustąpić pierwszeństwa pojazdom poruszającym się drogą z pierwszeństwem, czyli pojazdom nadjeżdżającym z przeciwnego kierunku od ulicy Księdza Jałowego, skręcającym w prawo w ulicę Reymonta, jak również jadącym prosto w ulicę Krakowską oraz pojazdom nadjeżdżającym z ulicy Wyspiańskiego, jadącym prosto w ulicę Reymonta, jak również skręcającym w lewo w ulicę Krakowską. Podsumowując, aby prawidłowo przejeżdżać takie skrzyżowania jak to, starajcie się nie uczyć na pamięć na kursach przejazdu, że z automatu dojeżdżacie i nie, czytając znaków, wiecie, kto ma pierwszeństwo. Zrozumienie prawidłowego pokonania takiego skrzyżowania, znajomość przepisów ruchu drogowego, stosowanie zasad sprawią, że nie tylko to skrzyżowanie pokonacie prawidłowo, ale i inne z tak zwanym pierwszeństwem łamanym. Jeżeli odcinek się podobał i uważacie, że będzie dla Was przydatny, to zostawcie łapkę w górę, udostępniajcie go wśród znajomych, oczywiście subskrybujcie kanał Auto Turbo, bo już niebawem nowe odcinki dotyczące miejsc, w których możecie być na egzaminie państwowym czy na kursie prawa jazdy. Oczywiście nie zapomnijcie wpaść na naszą stronę osk.autoturbo.pl. Tam znajdziecie informacje o licznych promocjach i aktualnych terminach kursów na prawo jazdy. To by było na tyle. Do zobaczenia i do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć!